Kolejny druk. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2014 roku bonifikaty o wysokości 90% dla pogotowia opiekuńczego w Krakowie odpłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego za nabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka numer 370 od powierzchni 1,89,83 hektara położonej w obrębie 22 jednostka ewidencyjna Śródmieścia objętej księgą wieczystą numer KR1P/00466612/2 stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk numer 1400, drugie czytanie, referuje Pani Dyrektor. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do druku wpłynęła autopoprawka, która dotyczy jedynie zmiany nazwy podmiotu. Uchwała przewidywała bonifikatę na rzecz pogotowia opiekuńczego, ponieważ uchwałą Rady Miasta z 26 czerwca placówce pogotowie opiekuńcze nadano statut jednostki realizującej zadania z zakresu pieczy zastępczej, dokonano zmiany nazwy na interwencyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza dla chłopców. Stąd autopoprawka. Poprawka dotyczy jedynie zmiany podmiotu. Czyli Pani Dyrektor, dotyczy to tylko tytułu, nie paragrafu? Tylko zmiany, że udziela się bonifikaty nie na rzecz pogotowia, czyli tytułu? Ale... Tak. Dobrze, dziękuję. Paragraf zostaje taki sam. Też są zmiany, tak. Czyli to dotyczy, poprawka dotyczy tytułu i paragrafu. Tak, tak. Okej, dziękuję bardzo. Stwierdzam odbycie drugiego czytania projektu i głosowanie nad projektem wraz z autopoprawką odbędzie się w bloku głosowań. Dziękuję.